Cześć, witam Cię na kanale. Z mojej perspektywy w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o zasięgach w social mediach i jak je poprawić. Od miesięcy, a nawet może już od lat słyszę, że komuś właśnie spada zasięg, czy to na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie i pragnę właśnie odpowiedzieć na pytanie z czego to wynika, czy rzeczywiście spada, jak temu zapobiec i czym tak naprawdę jest algorytm. Odpowiedzmy sobie na pytanie najpierw, w czym jest zasięg. Zasięg jest to ilość osób, procent osób, która zobaczy nasz content. I zasięg możemy podzielić na organiczny, czyli bezpłatny, czyli taki, który sami wygenerujemy tworząc e, jakieś posty, filmy, e, wrzucając zdjęcia oraz zasięg płatny, czyli to ile wyciągniemy zasięgu poprzez płatne reklamy. Ale dobra, od czego zależy ten zasięg? Otóż zasięg to nic innego jak stosunek ilości contentu do ilości użytkowników. Im więcej kontentu przypada na jednego użytkownika, tym ten zasięg będzie mniejszy, tym będzie ciężej o to, żeby właśnie to się wyświetliło danej osobie, i wtedy zawsze pierwszeństwo będą miały po pierwsze płatne reklamy, a po drugie te osoby, które dana jednostka śledzi. I tyle! Tak to wygląda, i właśnie algorytm każdej platformy dostosowuje się do użytkownika. Jeżeli dany użytkownik śledzi dany profil, komentuje go, ogląda, dużo czasu na nim spędza, to praktycznie ma pewność, że materiały tej osoby pojawią się u niej. Jeżeli kogoś ogląda mniej, to jest mniejsza szansa, że tamto się pojawi. Dodatkowo będą się pojawiały właśnie posty sponsorowane osób podobnych do tej, którą śledzi. Dobrym przykładem stoi obecny TikTok, który od wielu miesięcy się bardzo mocno rozwija. Cały czas dochodzi po tysiące, jak nie kilkanaście tysięcy użytkowników dziennie, a kontentu nie jest stosunkowo dużo do tego właśnie, jaki jest przyrost użytkowników. Przez co też aplikacja wciska ten kontent dalej, dosłownie pojawia się on czasami nawet losowo innym osobom, tylko po to, żeby właśnie go roznieść po wszystkich użytkownikach. I teraz na TikToku możliwe jest, że ktoś założy konto, wrzuci jeden pierwszy post mając zero obserwujących i ten post zobaczy milion osób. Ale dobra, przejdźmy teraz do trzech tipów, jak poprawić te zasięgi w 2020 roku. Przede wszystkim, o czym trzeba głośno powiedzieć, jeżeli jesteś twórcą, który już jakiś czas działa i chcesz, żeby te posty, które ten content widziało więcej osób albo żeby ten zasięg nie spadał, to bardzo możliwe, że będziesz musiał zainwestować po prostu w płatne reklamy. I o ile mówimy o mikroinfluencerach, o osobach, które dopiero zaczynają, nie widzę sensu, żeby wkładać pieniądze, których się nie wyciąga. Czyli jeżeli ktoś nie zarabia na tym, że y, działa w social mediach. To też nie widzę sensu i ryzykowania, żeby ktoś wkładał w to pieniądze. Ale jeżeli ktoś wyciąga z tego kasę, ma na przykład jakieś nie wiem posty sponsorowane, może sobie krzyknąć jakąś tam cenę za reklamę produktu, to dziwi mnie, że ich dziwi, że muszą za to płacić. Słuchajcie, to jest darmowa aplikacja i mówienie, że nie wam zasięg na darmowej aplikacji. Jest trochę śmieszne, bo wystarczy cofnąć się nawet, nie, nawet nie trzeba się wiele cofać, 15 lat, 15 lat do tyłu, to powiedzcie mi, gdzie moglibyście wrzucić darmowy materiał, który zobaczy, nie wiem, 100 tysięcy osób. Bo czy gazeta, czy radio, czy telewizja, czy jakieś, nie wiem, ulotki itd., za wszystko trzeba było płacić i tak jest, po prostu. To jest normalne. I tak i tak obecnie nawet reklamy w Google są dużo tańsze niż na przykład reklamy w telewizji. Także po prostu powinno się w pewnym momencie pomyśleć o tym, żeby robić płatne reklamy. Drugi tip jak zwiększyć zasięgi w social mediach to wrzucać po prostu więcej contentu. I tu zanim ktoś powie, że ludzie mogą mieć przesyt, że jak jest za dużo, to właśnie ten zasięg to nie jest tak, dlatego że pomyślcie, jeżeli wasz post widzi tylko na przykład 20% obserwujących, to jeżeli wrzucicie 5 postów, no to jest większa szansa, że zobaczy to 100% użytkowników. Jeżeli macie użytkowników, w którym wyświetla się każdy wasz post, to prawdopodobnie oni są bardzo mocno zaangażowani, lubią was i też pewnie podobają, wam się, podobają im się wasze materiały, więc oni nie będą mieli na pewno z tym problemu, że więcej razy się wyświetlacie, a to da szansę na to, że inni, inne osoby też będą mogły was zobaczyć. I trzeci, ostatni tip, jak zwiększyć zasięgi w social mediach: to zwróć uwagę na to, jakie, jaki content, jakie właśnie filmy, posty, zdjęcia u ciebie się sprzedawały, ale jednocześnie dawały ci satysfakcję w produkcji i jakby są zgodne z tobą. No bo jeżeli patrząc tylko na zasięgi, no to możemy dojść do momentu, w którym nie będziemy szczęśliwi, wręcz będziemy nieszczęśliwi z tym, co wrzucamy i co robimy. Także trzeba wziąć po prostu pod uwagę te, te dwie wagi. Jedno, z jednej strony zasięg, z drugiej to, co lubimy robić, i wybrać to, co lubimy robić i jednocześnie ma największy zasięg. Bo jakimś po prostu sposobem, się, mm, z jakiegoś powodu ludzie lubią to oglądać. Więc trzeba po prostu im to dać. No i pamiętajcie na koniec, że. Ten zasięg zawsze będzie spadał. Jaka by się aplikacja nie pojawiła, to z dnia na dzień ten zasięg będzie spadał, dlatego że właśnie tego kontentu będzie coraz więcej, a użytkowników coraz mniej będzie przybywać. I tutaj idealnym przykładem jest Facebook, na którym zasięg organiczny, czyli ten bezpłatny, w ciągu czterech lat spadł prawie dziesięciokrotnie. Ale wciąż i tak reklama na Facebooku jest dużo tańsza niż gdziekolwiek indziej. Także mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, odsyłam do innych filmów na tym kanale. Życzę Ci miłego dnia. Cześć!